Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Nastąpiło kilka dziwnych rzeczy, a zaczęło się jakby od konferencji prasowej, którą Władimir Putin zwołał dla zagranicznych dziennikarzy. No, tam się nie boi rozmowy, rzeczowej rozmowy, wyjątkowo rzeczowy polityk na argumenty. I któryś widocznie z tych dziennikarzy zadał głupie pytanie z tezą o tym, co tu u nas trąbią jak wariaci, o ataku Rosji na NATO. Proszę Państwa, ataku Rosji na NATO. I Putin już takim prostym wojskowym językiem wytłumaczył temu osłowi, jak i innym, że to jest niemożliwe i nie ma tego w planach. Sami oceńmy szczerość wypowiedzi tego polityka. Ja uważam, że to było dość szczere, sensowne, logiczne i inny scenariusz się nie dodaje. Obraz wroga z Rosji. Wy sami sobie tylko wredzicie temu. Obraz zagrożenia z Rosji. Sami się tą dezinformacją straszycie. Этим, понимаете? Вот придумали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вымышлилище, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Чи вас попепшило? Jesteście так темпи, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь. Кто это вымышлил? Бред собачий. То бред собачий. Psie kłamstwo, to każdy kraj ma swoje idiomy. U nas by to można przetłumaczyć jako, nie wiem, totalny absurd, tak? I stanowisko Turcji, które ostatnio się bardzo zmieniło. Turcja na początku konfliktu na Ukrainie jakby stanęła po stronie Ukrainy, bardzo dużo broni sprzedawała, jak i ten ich dron Bayraktar TB3, częściowo jest produkowany na Ukrainie, niby firma turecka, a de facto jest ukraiński. Też na początku o tym nie wiedzieliśmy, później w programie musisz to wiedzieć, to była wielka sensacja, że to jest ukraiński dron, ale dziś Turcja też ze względu na to, co robi Izrael z Palestyńczykami, wydaje się, że nawet może myśleć, żeby wyjść z NATO. To wielka strata by była dla NATO, cios dla NATO niesamowity. Turcja to bardzo duży kraj, zdaje się też bronią nuklearną. Oficjalnie pewnie nie, ale no, widziałem ileś tam różnego rodzaju materiałów, nawet pokazywali, że mają tego typu broń. To jest duży kraj z dużymi możliwościami. I proszę Państwa, Władimir Putin na tej konferencji mówi o tym, że zapobiegli, no było też w programie, musisz to wiedzieć, że zapobiegli atakowi ukraińskiemu na gazociąg, który tylko i wyłącznie gaz dostarcza do Turcji. Turcja, która no, starała się pomagać Ukrainie, bo rozpaczliwe krzyki Władimira Zełenskiego, żeby broń potrzebuje broń, mamy pieniądze, potrzebujemy broń, no bo pieniądze wiadomo, że dają takie kraje jak Polska, Niemcy i tak dalej. A ci planowali, a nawet zaatakowali tani surowiec energetyczny, dzięki któremu Turcja zarabia mnóstwo pieniędzy i dzięki temu ten kraj ma możliwości. No my z tego zrezygnowaliśmy. I to jest właśnie wypowiedź Władimira Putina zdradzająca ten fakt. Po niektórym направлениям Turcji сотрудничает с Украиной, а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идёт. В некоторых ситуациях Турция стара się помогать Украине, а Украина стара się наносить uderzenia, bombardować infrastrukturę turecką. Газ в Турцию. Это не шутка, это не преувеличение никакое. Вот просто два беспилотника были подавлены. То не, я не измышлял, попросту были два дрона высланы до уничтожения. Системами РЭП российской армии упали. Того газоцёнгу, але стронтилишме. На берегу Черного моря. Это я здесь ничего не накручу, ничего не придумываю. Так оно и есть. Просто...
też no, dziwnie Władimir Putin się odkrył. Proszę Państwa, jeszcze do wczoraj sprawy wisiały na ostrzu noża, a dziś jest już inaczej. Władimir Putin o tym, że wyśle, na razie myśli, ale to już się dzieje, wyśle broń tym, którzy mają konflikt z tymi, którzy wysyłają Ukrainie broń przeciwko Rosji. Myślę, że to jest akcja, którą już w przypadku Burkina Faso zapowiedział minister spraw zagranicznych Ławrow, ale moim zdaniem jest to też akcja, którą będzie prowadziła CIA. To jest to, o czym mówiłem. Sytuacja po 1945 roku, gdzie kraje europejskie potraciły wpływy na rynkach światowych. One potem je poodzyskiwały, ja rozumiem, i tak dalej, ale dziś wygląda na to, że będzie podobnie. Proszę Państwa, jeżeli Ławrow mówi, że wyślemy broń do Burkina Faso, to oznacza, to jest tam kraj 20-milionowy zdaje się, ale to oznacza koniec wpływów. Tam jest język francuski. To oznacza, że tam jest koniec wpływów francuskich w tym momencie, jak i też będzie można wspomagać ościenne kraje też w usunięciu wpływów francuskich, bo tamten rejon Afryki akurat to były kolonie francuskie. Jak, proszę Państwa, te tereny stały się koloniami francuskimi? No bo Francuzi najechali te ludy tam żyjące. Po prostu zostali zaatakowani i po dziś utrzymują wpływy i korzyści. I te korzyści będą się kończyły. Władcy europejscy, w tym prezydent Macron, wykazali się totalną głupotą. Rosja chciała współpracować z Europą. Przez ostatnie 3 dekady wpływy Europy na rynkach światowych się powiększyły. To się oczywiście nie podobało Wall Street. Wielokrotnie lata temu mówiłem, że Putin jest namawiany na zrobienie porządku z wpływami europejskimi. Putin nie chciał. Putin chciał, to był jego, w mojej ocenie, plan, podpaść, podpasać Europę. Ale narody Europy wolały taniec z gwiazdami w amerykańskich mediach. Władimir Putin o tym, że rozważają dostarczanie broni do krajów, które w tej chwili też dostarczają broń do zabijania Rosjan. Думаю на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То dlaczego my nie możemy takiej broni dostarczać? Pamiętacie Państwo, kilka miesięcy temu mówiliśmy o tym, także nie powtarzamy nic z Kremla, bo to jest w tej chwili traktowane jak przestępstwo, mimo że paragrafu na to nie ma. Staramy się wyprzedzać fakty, które i tak są wcześniej umówione, poświęcając na to bardzo dużo czasu.